Nasza inicjatywa powstała na pewnej fali, która powiedzmy, że jej początek miał miejsce w Warszawie w ramach pewnego oburzenia wobec reformy pani Kudryckiej, która w sposób diametralny zmienia w naszej opinii sytuację szkolnictwa wyższego w Polsce. Jesteśmy na początku małą organizacją, która się rozwija, która zyskuje swoje miejsce na uczelni. Działamy w 5 miastach szczególnie, gdzie chcemy pokazać, że istnieje szansa na inną edukację, egalitarną, dostępną dla wszystkich, jednocześnie innowacyjną, która jednocześnie zwiększy potencjał naszego kraju i będzie, że tak powiem, pomoże wszystkim. Zarówno pomoże samej edukacji, jak i pomoże całemu społeczeństwu. I każdy, kto chce studiować, powinien taką szansę mieć. A jeśli nie chce studiować, no to powinien mieć szansę, żeby i tak żyć godnie, bo nie każdy musi studiować, nie każdy chce studiować, ale to nie znaczy, że ten, kto nie studiuje, jest jakimś człowiekiem gorszym czy drugiej kategorii, jest takim samym człowiekiem jak my.